Siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Arturo, dzisiaj jest ze mną Dominik. Witam. Na waszą prośbę nagrywamy kolejny odcineczek z Raudonautica, tym razem w dzień. Zobaczymy, gdzie tym razem aplikacja nas zaprowadzi. Nagrywamy późną godziną wieczorną w niedzielę, jest jeszcze jasno na dworze, tak więc mam nadzieję, że będzie więcej widać niż wtedy, kiedy nagrywaliśmy w nocy. No i co, nie przedłużajmy, odpalajmy aplikację i zobaczmy, gdzie nas pokieruje. Będziemy stosować się co do instrukcji, czyli nie będziemy wchodzić na tereny prywatne, będziemy to szanować, no i też przede wszystkim będziemy dbali o swoje bezpieczeństwo. W dzisiejszym odcinku będziemy korzystać tylko z dwóch opcji, z anomalii atraktora, nie będziemy używać Voida, ponieważ nie chcemy, żeby nas wyprowadziło gdzieś daleko w pole. Wybierzemy sobie jeszcze opcję i zmniejszymy zasięg, powiedzmy do 5000 metrów. Co wybieramy? Anomalię, atraktor? No i będziemy też używać intencji, tak? Będziemy myśleli o czymś i mam nadzieję, że aplikacja nas wysłucha i w takie miejsce nas zaprowadzi. Atraktor. Tak jak mówiłeś, opuszczone miejsce, opuszczony tak, budynek, tak? Jakieś tajemnicze gdzieś, gdzie się coś wydarzyło złego. Opuszczone miejsce. Dobra. Radio 162 metry. Power 2.10. Wybieramy mapkę, no i zobaczymy, gdzie nas to poprowadzi. No nie, no to chyba nie jest już w lesie. Ale 19 minut samochodem. Jest dosyć daleko. Czekaj, ja muszę sobie... Tu jest Diabłonna, tu jest Kuźnica. Aha, dobra. Czyli co, wyznaczam trasę i jedziemy. Do miejsca docelowego mieliśmy około 5,5 km trasy. Tym razem pokierowaliśmy się intencją. Chcemy znaleźć opuszczony budynek. Z początku myśleliśmy, że Raudonautica wskaże nam dom, w którym pod koniec zeszłego roku młody mężczyzna odebrał sobie życie. Minęliśmy jednak to miejsce. W ostateczności trafiliśmy tutaj. Pomału zbliżamy się do miejsca docelowego. Według intencji, którą pomyśleliśmy, miał być to opuszczony budynek. A to, co widzimy przed sobą, jest to las. No ale być może musimy udać się w głąb lasu. Z 50 metrów w jedną albo w drugą stronę. I może tam coś znajdziemy. Za 400 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Aplikacja zaprowadziła nas w takie miejsce. Jak możecie zauważyć, za nami jest las. Przed nami jest, co prawda, jakiś budynek, nie do końca jest on opuszczony, jest to teren prywatny. Znajdują się tutaj stawy. No jest też budynek świeżo postawiony. Jeszcze nikt tam nie mieszka. Być może, mówiąc o opuszczonym budynku, chodziło o to tej aplikacji. Za chwilę się tam przejdziemy, pokażemy wam, jak to wygląda z bliska. No ale tak jak mówię, jest to teren prywatny, nie mamy tam wstępu. Będziemy szukali następnego punktu za chwilę. Tutaj cały teren jest ogrodzony siatką. Tam znajdują się jakieś stawy. Tutaj jest, nie wiem, czy to jest szopa, czy co to jest. W każdym bądź razie, no wejść się tam nie da. Być może tamten dom, tamten budynek jest opuszczony. No ale wszędzie są kłódki i raczej nie ma możliwości, żeby się tam dostać, a nie będziemy przechodzili przez płot, ponieważ no, ewidentnie jest to teren prywatny. Mamy druty kolczaste. No i tu z przodu znajduje się ten budynek, który jest świeżo postawiony. Nikt tam prawdopodobnie nie mieszka. I tak działa ta aplikacja. Co ciekawe, było to nasze drugie podejście do nagrywania tego odcinka. Za pierwszym razem oczywiście wyprowadziło nas do lasu. GPS zerwał połączenie, nie było dostępu do sieci. No i tak naprawdę nie mogliśmy znaleźć punktu docelowego. Tu jest chata, ewidentnie rolety są w oknach, więc albo prawdopodobnie ktoś tutaj mieszka, albo dopiero będzie mieszkał. Co ciekawe, też mijaliśmy dom, myśleliśmy, że tam nas aplikacja zaprowadzi, ale to już może błędnie, Dominik coś błędnie, bardziej błędnie, powie na ten temat. Błędnie. Słyszałem o pewnym incydencie w danym budynku, ale no niestety aplikacja nas tam nie poprowadziła. Najprawdopodobniej chłopak, no... powiesił się w tym domu, czy tam w garażu, na tym terenie w każdym razie.
No mijaliśmy ten budynek, był oddalony jakieś może 3-4 km z tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz. Oczywiście na każdą wyprawę jesteśmy zabezpieczeni. Mamy latarki, mamy gaz pieprzowy, którego nie będę rozpylał w samochodzie. Co mam tu jeszcze? Zapasowe baterie do latarki, powerbanka. No i nie będę robił tutaj reklamy. Mamy środek przeciwko komarom i kleszczom. Myślę, że taki ekwipunek zawsze warto zabierać ze sobą, bo nigdy nie wiadomo, gdzie nas aplikacja poprowadzi. Aczkolwiek no, sami możecie zauważyć, aplikacja nas poprowadziła w miejsce, gdzie jest jakiś budynek, aczkolwiek jest to na terenie prywatnym, no i nie ma tam żadnego wstępu. Aplikacja odpalona po raz kolejny. Wybieramy sobie naszą lokalizację. Tym razem wybierzemy sobie anomalię, a miejsce, do którego chcielibyśmy się udać bądź znaleźć, albo jakaś rzecz, jakiś przedmiot może. Pentagram, co? Spróbujmy. Pentagram, coś związanego z diabłem, demonami, żeby było strasznie. Wybieramy anomalię. Okej, załapało. Anomalię. Oczywiście korzystamy z Anu. Jest to australijski zegar kwantowy, czy coś takiego. Według instrukcji. No i czekamy, aż nam znajdzie jakiś punkcik na mapie. Diabeł, pentagram. To chciałbym znaleźć. Power jest słaby, bo 2,65, ale zobaczymy. Teraz 23 minuty jazdy samochodem. Kurde, daleko. Ale wiesz co, to nie jest przy samej drodze. Na pewno będziemy musieli jakiś kawałek przejść się. Ja sobie to pomniejszę, żebyśmy zobaczyli dokładnie, w którą stronę byśmy mieli jechać. Tak to wygląda. Udaliśmy się w kolejną miejscówkę z intencją pentagram. Mieliśmy nadzieję, że znajdziemy coś związanego z diabłem bądź jakąś sektą. Z drugiej strony słyszeliśmy, aby nie wypowiadać tego typu słów na głos. Podobno przyciągają złe siły, jednak postanowiliśmy zaryzykować. Właśnie wjechaliśmy do Woli Jabłońskiej, co prawda to nie jest miejsce... Za 500 metrów, skręć w prawo. Co prawda to nie jest miejsce, do którego musimy się udać, jeszcze mamy troszeczkę trasy przed sobą. Ale pamiętam, jak w Woli Jabłońskiej byłem na śmiertelnym wypadku. Dwie młode dziewczyny, jedna zaraz świeżo po odebraniu prawa jazdy, 18 lat. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Dziewczyna na prostym odcinku drogi, dokładnie tutaj, gdzie się jedzie w lewo, tą ścieżką. Dokładnie w tym miejscu, jakieś 100 metrów dalej. Tu dojedziemy do lasów. Dokładnie 400 metrów, skręć w lewo. Dokładnie 100 metrów tam dalej, dziewczyna na prostym odcinku drogi, gdzie rosło tylko i wyłącznie jedno drzewo przy drodze. Akurat w te drzewo uderzyli i dziewczyna zmarła na miejscu, a drugą zabrał LPR w ciężkim stanie. Pomału zbliżaliśmy się do miejsca docelowego. Już z oddali widzieliśmy, że będzie to las. Tak naprawdę nie mieliśmy pojęcia, czego się tam spodziewać. Anomalia to może być zarówno najsilniejszy atraktor, jak i najsilniejszy void. Tak wygląda miejsce, do którego doprowadziła nas aplikacja. Co prawda musimy jeszcze odbić do przodu z, nie wiem, może 10-15 metrów. No i rozejrzeć się po tym terenie. Wszędzie dookoła nas jest las. W jedną i w drugą stronę. Tu jest co prawda jakiś zjazd na prawo, ale aplikacja nam kazała iść tam, więc tam się udajemy. Oczywiście wypryskani na kleszcze. Mam nadzieję, że niczego nie załapiemy, żadnego dziadostwa. Aczkolwiek no, musimy być ostrożni. Póki co same gałęzie, które leżą. Ale może znajdziemy coś ciekawego. Nie mówię, że nie. Jest na pewno jakieś takie drzewo. Ale to pewnie nie o to drzewo chodzi. O, jakaś ćma odleciała. W sumie to jest tutaj pełno drzew porozrzucanych. Ale wygląda tak, jakby ktoś po prostu tutaj przyjechał i je pościnał.
intencja, której szukaliśmy, coś związanego z demonami. Z piekłem. Nie wiem, dlaczego aplikacja nas akurat zaprowadziła w to miejsce. Widzisz coś ciekawego? Może, wiesz co, może się rozdzielimy i pójdziesz w jedną stronę, a ja pójdę w drugą, obkrążymy sobie ten teren dookoła. W razie jakbyś coś znalazł, to krzycz. Postanowiliśmy się rozdzielić i z dwóch różnych stron obadać teren lasu. Niestety, oprócz pajęczyn i porozrzucanych gałęzi, tym razem nie udało nam się nic ciekawego znaleźć. Nic ewidentnie nie ma, wchodzę na główną ścieżkę. Jeszcze przejdę się tą ścieżką. I co? Nic ścinka drzew, nie? Też mi się tak wydaje. Jakieś końskie muchy koło mnie latają. Coś tam jest dalej? No jest ta tabliczka, ścinka drzew i zakaz wstępu, ale w koło nie ma nic, nie widać nic interesującego. No nic interesującego. Z uwagi, że zbliżał się wieczór i zaczęło robić się ciemno, zrezygnowaliśmy z dalszych poszukiwań. W drodze powrotnej do domu zahaczyliśmy natomiast o bardzo ciekawe miejsce. Musicie to zobaczyć. Zrobiło się już ciemno na dworze. Nie dojechaliśmy niestety do ostatniego punktu z aplikacji, ponieważ GPS zaczął wariować, tracił co chwilę sygnał. Nie mam zielonego pojęcia, czy jest to spowodowane tą aplikacją, aczkolwiek dużo ludzi na nią narzeka, że GPS wariuje. Wydaje mi się, że ta aplikacja nie do końca jest sparowana z mapami Google i dlatego gubi zasięg i tak dalej, i tak dalej. Druga opcja jest też taka, że jeździliśmy po terenach leśnych, no i być może przez to aplikacja traciła co chwilę sygnał. Ale żeby nie było tak, że nic nie nagraliśmy, znajdujemy się w barłożni i udajemy się na opuszczony cmentarz. Cmentarz podobno znajduje się w takim miejscu. Zrobiło się serio ciemno, dlatego używam latarki. Znalazłeś? Mamy pierwszą płytę nagrobkową. Ej, ale tu były dzieci pochowane chyba. Wszystko jest zarośnięte. Mamy tabliczkę. Były niemiecki cmentarz ewangelicki. Taka sama tabliczka jak ta, która pojawiła się w pierwszym odcinku z Randonautiki. Pytanie, czy ten cmentarz znajduje się tylko tutaj? Jak sami możecie zauważyć, mamy tutaj cztery groby. Czy on się ciągnie gdzieś dalej? Też masz? Czyli prawdopodobnie na całym tym terenie znajdują się jakieś nagrobki. Jest nagrobek. Ale strasznie zniszczony. Możecie usłyszeć hałas, bo jest to akurat przy drodze wojewódzkiej. No i skończyło mi się miejsce w aparacie. Mamy kolejne dwa groby. Jest 1858 rok. Który? 1858. 56, 8. I tak nie będziesz widział. Światło musi być z kosa. 1856 chyba. Wilhelm Hiri czy coś. Tych nagrobków jest tutaj na pewno więcej. No, tu jest kolejny. Ale zobacz, w jakim miejscu jest ten cmentarz. Jest przy głównej drodze, ale jest to kompletnie zalesione. Pewnie wszyscy już o tym cmentarzu zapomnieli. Nikt o niego nie dba. Kolejne nagrobki. Tutaj dalej chyba już nic nie znajdziemy. To się w takim okręgu znajduje wszystko.
No nie, dalej już nie widać żadnych grobów. Ale zastanawia mnie to, czy te małe grobki, które tam były, czy w nich są pochowane dzieci, czy po prostu są to może jakieś urny z prochami, dlatego takie małe. No wychodzimy. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jak sami możecie zauważyć, aplikacja nie do końca działa. Tak jak powiedziałem to w poprzednim odcinku, lepiej samemu wyszukać jakieś ciekawe miejsca, udać się tam. No a z aplikacją jest to takie jeżdżenie i błądzenie bez celu. Tak naprawdę próbowaliśmy intencji, próbowaliśmy kilka razy wyszukać jakieś fajne miejsca. Niestety za każdym razem albo wywalało nas gdzieś głęboko do lasu, albo głęboko w pole, albo zrywało się połączenie z GPS-em. Mam nadzieję, że to, co udało nam się pokazać wam na koniec, czyli opuszczony niemiecki cmentarz z tymi nagrobkami, będzie to taka ciekawostka. Ja też sam chętnie zgłębię się w ten temat, poczytam troszeczkę informacji na temat tego cmentarza w internecie. No i to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał mimo wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej! Hej!